nie chodzicie lub nie pójdziecie na wybory, to chcę wam powiedzieć, że bardzo dużo wolnego swojego czasu ostatnio poświęciłem czytając różne argumenty różnych ze stron za nie pójściem do wyborów. I chcę wam powiedzieć, że tak naprawdę te argumenty wszystkie są wasze, niektórych z was, są dla mnie logiczne i zrozumiałe. Nie ze wszystkimi się zgadzam, ale rozumiem, co za tym stoi. Niestety prawda jest taka, że im mniej my obywatele interesujemy się polityką, tym bardziej ta polityka interesuje się nami. I ta polityka jest i dociera do każdej komórki naszego organizmu, który nazywa się państwo. To, jakie ceny będziecie płacić za bilety, za przejazdy komunikacją miejską, to jest polityka. To, jakie ceny jedzenia, żywności będziecie mieć w sklepie, to też jest polityka. To, czy granice będą zamknięte, czy będą otwarte, czy będziecie mogli pojechać na wakacje tu albo tam, to też jest polityka. Właściwie wszystko jest polityką, ale nie o tym jest ta opowiastka. Chcę wam powiedzieć, że tak jak rozumiem wasze argumenty, czy argumenty niektórych z was za nie pójściem na wybory, tak chcę wam zaproponować inny argument, który być może was do tego przekona. Ta historyjka będzie o pierwszym razie. O pierwszym razie kogoś, kto jeszcze nigdy nie był na wyborach. A chcę was namówić, byście poszli 12. Muszę wam powiedzieć, że w oddaniu swojego pierwszego głosu jest ukryta magia. I biorę za to odpowiedzialność, za te słowa. Jest ukryta prawdziwa magia. Muszę wam powiedzieć, że kiedy pierwszy raz skreślacie X przy nazwisku któregoś z kandydatów, kiedy pierwszy raz przekazujecie swój dowód osobisty, ze swoim imieniem, ze swoim nazwiskiem, ze swoim podpisem w komisji wyborczej, już macie wtedy świadomość, że sprawa jest poważna. I kiedy skreślacie ten swój pierwszy głos, dzieje się prawdziwa magia. Dlatego, że w momencie, w którym składacie kartkę, by za moment rzucić ją do góry, kiedy zakreśliliście ten pierwszy głos, coś dziwnego dzieje się w ciele. Myślę sobie, że żyjemy w świecie, w którym mało kiedy możemy podjąć suwerenną swoją decyzję. Dlatego, że żyjemy w świecie, w którym każdy ktoś czegoś chce od nas i coś nam chce dyktować. Jak nie rodzice, to potem szef w pracy, to potem kolejne osoby, które gdzieś spotykają, chcą, żebyście żyli tak, jak oni tego chcą. I muszę wam powiedzieć, że w momencie, w którym podejmujecie być może pierwszy raz w życiu swoją świadomą decyzję, poważną decyzję, stajecie się dorośli. Bo dorosłość polega też na wzięciu odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale także za miejsce, w którym żyjesz, za państwo, w którym żyjesz, za miejsce, w którym posługujesz się danym językiem. I kiedy po kilku latach wracasz do tego swojego pierwszego razu, do swoich pierwszych wyborów, wiesz, że wydarzyło się tego dnia coś, co potem pozwoliło ci znacznie mocniej akcentować swoje zdanie, co zbudowało cię jako człowieka. Jako że uważam, że nie ma nic piękniejszego, polityka, który nas nie chodzicie lub nie pójdziecie na wybory, to chcę wam powiedzieć, że bardzo dużo wolnego swojego czasu ostatnio poświęciłem czytając różne argumenty różnych ze stron za nie pójściem do wyboru. I chcę wam powiedzieć, że tak naprawdę te argumenty wszystkie są wasze,
niektórych z was są dla mnie logiczne i zrozumiałe. Nie ze wszystkimi się zgadzam, ale rozumiem, co za tym stoi. Niestety prawda jest taka, że im mniej my obywatele interesujemy się polityką, tym bardziej ta polityka interesuje się nami. I ta polityka jest i dociera do każdej komórki naszego organizmu, który nazywa się państwo. To, jakie ceny będziecie płacić za bilety, za przejazdy komunikacją miejską, to jest polityka. To, jakie ceny jedzenia, żywności będziecie mieć w sklepie, to też jest polityka. To, czy granice będą zamknięte, czy będą otwarte, czy będziecie mogli pojechać na wakacje tu albo tam, to też jest polityka. Właściwie wszystko jest polityką, ale nie o tym jest ta opowiastka. Chcę wam powiedzieć, że tak jak rozumiem wasze argumenty, czy argumenty niektórych z was za niepójściem na wybory, tak chcę wam zaproponować inny argument, który być może was do tego przekona. Ta historyjka będzie o pierwszym razie. O pierwszym razie kogoś jeszcze nie było. A co was nie mogli jeszcze powiedzieć? Muszę wam powiedzieć, że w oddaniu swojego pierwszego głosu jest ukryta magia. I biorę za to odpowiedzialność za te słowa. Jest ukryta magia. Pierwszy raz skreślacie X przy nazwisku jakiegoś kandydata. Kiedy pierwszy raz przekazujecie swój dowód osobisty, swój dowód osobisty ze swoim imieniem, ze swoim nazwiskiem, ze swoim podpisem komisji wyborczej. Już macie wtedy świadomość, że sprawa jest poważna. I kiedy skreślacie ten swój pierwszy głos, dzieje się to, dlatego że w momencie, w którym składacie kartę, to za moment rzucić ją do góry, kiedy zakreśliliście ten pierwszy głos, coś dziwnego dzieje się w ciele. Myślę sobie, że żyjemy w świecie, w którym mało kiedy możemy podjąć suwerenną swoją decyzję. Dlatego, że żyjemy w świecie, w którym każdy ktoś czegoś chce od nas i coś nam chce dyktować. Jak nie rodzice, to potem szef w pracy, to potem kolejne osoby, które gdzieś spotykają, chcą, żebyście żyli tak, jak oni tego chcą. I muszę wam powiedzieć, że w momencie, w którym podejmujecie być może pierwszy raz w życiu swoją świadomą decyzję, poważną decyzję, stajecie się dorośli, bo dorosłość polega też na polityka. Polityka, który na w sklepie nie chodzicie lub nie pójdziecie na wybory. Każdej komórki naszego organizmu, który nazywa się państwo. To, jakie ceny będziecie płacić za bilety, za przejazdy komunikacją miejską, to jest polityka. To, jakie ceny jedzenia, żywności będziecie mieć w sklepie, to też jest polityka. To, czy granice będą zamknięte, czy będą otwarte, czy będziecie mogli pojechać na wakacje tu albo tam, to też jest polityka. Właściwie wszystko jest polityką, ale nie o tym jest ta opowiastka. Chcę wam powiedzieć, że
tak jak rozumiem wasze argumenty, czy argumenty niektórych z was za nie pójściem na wybory, tak chcę wam zaproponować inny argument, który być może was do tego przekona. Ta historyjka będzie o pierwszym razie. O pierwszym razie kogoś, który jeszcze nie wiedział, trzeba powiedzieć, że w oddaniu swojego pierwszego głosu jest kryta magia. I biorę za to odpowiedzialność, za te słowa. Jest kryta magia. Trzeba powiedzieć, że kiedy pierwszy raz wkreślacie X przy nazwisku jakiegoś kandydata, kiedy pierwszy raz przekazujecie swój dowód osobisty, swój dowód osobisty ze swoim imieniem, ze swoim nazwiskiem, ze swoim podpisem, bo już macie wtedy świadomość, że sprawa jest poważna. I kiedy skreślacie ten swój pierwszy głos, dzieje się prawdziwa magia. Dlatego, że w momencie, w którym składacie kartkę, to za moment rzucić ją do góry, kiedy zakreśliliście ten pierwszy głos, coś dziwnego dzieje się w ciele. Myślę sobie, że żyjemy w świecie, w którym mało kiedy możemy podjąć suwerenną swoją decyzję. Dlatego, że żyjemy w świecie, w którym każdy ktoś czegoś chce od nas i coś nam chce dyktować. Jak nie rodzice, to potem szef w pracy. Nie chodzicie lub nie pójdzie. Nie chodzicie was, którzy na wyborach jeszcze nie byli, a mają już takie możliwości, mają takie uprawnienia, mają dowód osobisty. Chcę wam powiedzieć, że jeżeli zdecydowaliście w tym roku lub w każdym poprzednim, że nie chodzicie lub nie pójdziecie na wybory, to chcę wam powiedzieć, że bardzo dużo wolnego swojego czasu ostatnio poświęciłem, czytając różne argumenty różnych ze stron za nie pójściem do wyborów. Chcę wam powiedzieć, że tak naprawdę te argumenty wszystkie są wasze, niektórych z was są dla mnie logiczne i zrozumiałe. Nie ze wszystkimi się zgadzam, ale rozumiem, co za tym stoi. Prawda jest taka, że im mniej my obywatele interesujemy się polityką, tym bardziej ta polityka interesuje się nami. I ta polityka jest i dociera do każdej komórki naszego organizmu, który nazywa się państwo. To, jakie ceny będziecie płacić za bilety, za przejazdy komunikacją miejską, to jest polityka. To, jakie ceny jedzenia, żywności będziecie mieć w sklepie, to też jest polityka. To, czy granice będą zamknięte, czy będą otwarte, czy będziecie mogli pojechać na wakacje tu albo tam, to też jest polityka. Właściwie wszystko jest polityką, ale nie o tym jest ta opowiastka. Chcę wam powiedzieć, że tak jak rozumiem wasze argumenty, czy argumenty niektórych z was za nie pójściem na wybory, tak chcę wam zaproponować inny argument, który być może was do tego przekona. Ta historyjka będzie o pierwszym razie. O pierwszym razie kogoś, kto jeszcze nigdy nie był na wyborach. A chcę was namówić, byście poszli do nas tego. Chcę wam powiedzieć, że w oddaniu swojego pierwszego głosu jest ukryta magia. I biorę za to odpowiedzialność, za te słowa. Jest ukryta prawdziwa magia. Muszę wam powiedzieć, że kiedy pierwszy raz skreślacie X przy nazwisku któregoś z kandydatów, kiedy pierwszy raz przekazujecie swój dowód osobisty, swój dowód osobisty, ze swoim imieniem, ze swoim nazwiskiem, ze swoim podpisem komisji wyborczej. Już macie wtedy świadomość, że sprawa jest poważna. I kiedy skreślacie ten swój pierwszy głos,
dzieje się prawdziwa magia. Dlatego, że w momencie, w którym składacie kartkę, by za moment wrzucić ją do urny, kiedy zakreśliliście ten pierwszy głos, coś dziwnego dzieje się w ciele. Myślę sobie, że żyjemy w świecie, w którym mało kiedy możemy podjąć suwerenną swoją decyzję. Dlatego, że żyjemy w świecie, w którym każdy ktoś czegoś chce od nas i coś nam chce dyktować. Jak nie rodzice, to potem szef w pracy, to potem kolejne osoby, które gdzieś spotykają, chcą, żebyście żyli tak, jak oni tego chcą. Muszę wam powiedzieć, że w momencie, w którym podejmujecie być może pierwszy raz w życiu swoją świadomą decyzję, poważną decyzję, stajecie się dorośli. Bo dorosłość polega też na wzięciu odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale także za miejsce, w którym żyjesz, za państwo, w którym żyjesz, za miejsce, w którym posługujesz się danym językiem. I kiedy po kilku latach wracasz do tego swojego pierwszego razu, do swoich pierwszych wyborów, wiesz, że wydarzyło się tego dnia cwas, którzy odbędą się 12 lipca, to oznacza, że do lokali pójdziemy w najbliższą niedzielę, ale to, co chcę wam powiedzieć, tak naprawdę kieruję do wszystkich tych z was, którzy na wyborach jeszcze nie byli, a mają już takie możliwości, mają takie uprawnienia, mają dowód osobisty. Chcę wam powiedzieć, że jeżeli zdecydowaliście w tym roku, w każdym poprzednim, że nie chodzicie lub nie pójdziecie na wybory, to chcę wam powiedzieć, że bardzo dużo wolnego swojego czasu trochę poświęciłem, czytając różne argumenty różnych ze stron, że nie pójście do wyboru. I chcę wam powiedzieć, że tak naprawdę te argumenty wszystkie są wasze, niektórych z was, są dla mnie logiczne i zrozumiałe. Nie ze wszystkimi się zgadzam, ale rozumiem, co za tym stoi. Niestety, prawda jest taka, że im mniej my, obywatele, interesujemy się polityką, tym bardziej ta polityka interesuje się nami. I ta polityka jest i dociera do każdej komórki naszego organizmu, który nazywa się państwo. To, jakie ceny będziecie płacić za bilety, za przejazdy komunikacją miejską, to jest polityka. To, jakie ceny jedzenia, żywności będziecie mieć w sklepie, to też jest polityka. To, czy granice będą zamknięte, czy będą otwarte, czy będziecie mogli pojechać na wakacje tu albo tam, to też jest polityka. Właściwie wszystko jest polityką, ale nie o tym jest ta opowiastka. Chcę wam powiedzieć, że tak jak rozumiem wasze argumenty, czyli argumenty niektórych z was za nie pójściem na wybory, tak chcę wam zaproponować inny argument, który być może was do tego przekona. Ta historyjka będzie o pierwszym razie. O pierwszym razie kogoś, kto jeszcze nigdy nie był na wyborach. A chcę was namówić, byście poszli do nas. Muszę wam powiedzieć, że w oddaniu swojego pierwszego głosu jest ukryta magia. I biorę za to odpowiedzialność, za to słowo. Jest ukryta prawdziwa magia. Muszę wam powiedzieć, że kiedy pierwszy raz skreślacie X przy nazwisku któregoś z kandydatów, kiedy pierwszy raz przekazujecie swój dowód osobisty ze swoim imieniem, ze swoim nazwiskiem, ze swoim podpisem w komisji wyborczej, już macie wtedy świadomość, że sprawa jest poważna. I kiedy skreślacie ten swój pierwszy głos, dzieje się prawdziwa magia. Dlatego, że w momencie, w którym składacie kartkę, by za moment rzucić ją do urny, kiedy zakreśliliście ten pierwszy głos,
coś dziwnego dzieje się w ciele. Myślę sobie, że żyjemy w świecie, w którym mało kiedy możemy podjąć suwerenną swoją decyzję. Dlatego, że żyjemy w świecie, w którym każdy ktoś czegoś chce od nas i coś nam chce dyktować. Jak nie rodzice, to potem szef w pracy, to potem kolejne osoby, które gdzieś spotykają, chcą, żebyście żyli tak, jak oni tego chcą. I muszę wam powiedzieć, że w momencie, w którym podejmujecie być może pierwszy raz w życiu swoją świadomą decyzję, poważną decyzję, stajecie się dorośli. Bo jest to, bo dorosłość polega też na wzięciu odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale także za miejsce, w którym żyjesz, za państwo, w którym żyjesz, za miejsce, w którym posługujesz się danym językiem. I kiedy po kilku latach wracasz do tego swojego pierwszego razu, do swoich pierwszych wyborów, wiesz, że wydarzyło się tego dnia coś, co potem pozwoliło ci znacznie mocniej akcentować swoje zdanie, co zbudowało ci jako człowiek. Jako, że uważam, że nie ma nic piękniejszego w byciu człowiekiem nad doświadczenie, nad ciekawość świata, nie ma nic piękniejszego w byciu człowiekiem. Wydaje mi się, że jeżeli nie przekonują was argumenty logiczne, tudzież mniej, jednego lub drugiego kandydata, to pójdźcie na te wybory. Choćby z tego powodu, żeby doświadczyć tego pierwszego razu. Żeby zobaczyć, czy rzeczywiście jakaś praca w waszym ciele, w waszym organizmie nie zostanie wtedy rozpoczęta. Żeby doświadczyć tego pierwszego momentu, tego wzięcia odpowiedzialności, być może postawienia po raz pierwszy w swoim życiu na własne zdanie. Gdzie jesteście anonimowi, odcięci od świata, nikt wam nie może powiedzieć, zróbcie tak albo tak, bo to ty stajesz z głosem nad urną i ty go wrzucasz. I nie jest to byle jaki głos, bo to jest twój głos. Głos Łukasza, głos Kasi, głos Janusza, głos Szymona, głos Magdy. To są wasze głosy z waszym imieniem, nazwiskiem. Dlatego bardzo was zapraszam. Idźcie na wybory i przynajmniej przekonajcie się, jak to jest. Żebyście górowali nad tymi wszystkimi, którzy być może na waszej ścieżce życia, których poznacie, nie będą chodzili na wybory, ale wy przynajmniej będziecie mogli powiedzieć: ja byłam na takich wyborach i wiem, dlaczego dalej nie chodzę, cokolwiek. Ale przekonajcie się, czy w postawieniu pierwszego X-a, obywatelskiego X-a, na ważnej karcie podczas ważnych wyborów, czy w jakiś sposób was nie zmieni i być może w jakiś sposób nie kształtuje na kolejne lata. 12 lipca są wybory. Wybierzcie Polskę taką, jaką chcecie, bo i kiedy skreślacie ten swój pierwszy głos, dzieje się prawdziwa. Dlatego, że w momencie, w którym składacie kartkę wydaną, rzucicie ją do góry, kiedy zakreśliliście ten pierwszy głos, coś dziwnego dzieje się w ciele. Myślę sobie, że żyjemy w świecie, w którym mało kiedy możemy podjąć suwerenną swoją decyzję. Dlatego, że żyjemy w świecie, w którym każdy ktoś czegoś chce od nas i coś nam chce dyktować. Jak nie rodzice, to potem szef w pracy, to potem kolejne osoby, które gdzieś spotykają, chcą, żebyście żyli tak, jak oni tego chcą. Muszę wam powiedzieć, że w momencie, w którym podejmujecie być może pierwszy raz w życiu swoją świadomą decyzję, poważną decyzję, stajecie się i naszym życiu, i moim życiu na kolejnych lat 5. Zmarnowane okazje się mszczą. I chcę, żebyście o tym pamiętali. Do urny. To mówiłem ja, Jan Pilowski. Dzień. Do zobaczenia. Przy urnach.